Powoli dobiega końca okres przygotowawczy drużyn występujących w piątej lidze wielkopolskiej. Do inauguracji rundy wiosennej zostały już tylko 2 tygodnie. Jakich zmian możemy spodziewać się w Zewce, Kobyla Góra i na jakim etapie przygotowań są aktualnie piłkarze? No już na pewno końcowy etap przygotowań, pozostał nam ostatni sparing teraz w sobotę z Ostrowią. Później ten tydzień ostatni przed ligą, tutaj chłopacy dostali ode mnie wolny i tak naprawdę za 2 tygodnie z hakiem mecz ligowy. Zewka ma za sobą kilka rozegranych sparingów. Z pewnością największym powodem do dumy jest zwycięstwo 4-3 z czwartoligową Centrum Ostrów Wielkopolski. W minioną sobotę podopieczni Michała Giecza przegrali 1-3 ze Stalą Pleszew, a wcześniej ulegli Jarocie Jarocin 4-5. Gdzieś tam początek tych meczów sparingowych wręcz były wyniki rewelacyjne. Troszeczkę gorzej było już w tych ostatnich sparingach, ale myślę, że to malutka zadyszka przed ligą. Do drużyny dołączył jeden nowy zawodnik. Nowym zawodnikiem jest tutaj Mikołaj Jakowenko. Przychodzi z Sokoła Chwaliszew, z B-klasy. Natomiast chłopak na pewno na dużo wyższym poziomie niż B-klasa. No na pewno w tych meczach sparingowych, oczywiście nie we wszystkich, ale w niektórych naprawdę zaprezentował się bardzo dobrze. I ma bramki, i asysty. Na pewno to będzie duża pociecha dla Kobyli Góry. Trochę więcej czasu na przygotowanie do inauguracji piłkarskiej wiosny mają jeszcze zawodnicy drugiej drużyny Zewki. B-klasa wznowi rozgrywki dopiero w pierwszy weekend kwietnia. Trenujemy 2 razy w tygodniu, raz na boisku sztucznym w Ostrzeszowie, raz na Orliku w Kobylej Górze, do tego dochodzi sparring w weekend. No i tak to wygląda. Na razie wygląda to dosyć dobrze, bo mamy dosyć dużo osób na treningu, także wszystkie same pozytywy można trochę poćwiczyć. Trener Łukasz Woźny liczy na lepsze wyniki zespołu w rundzie rewanżowej. Nie jestem zadowolony z wyników. Jestem zadowolony z tego, że straciliśmy mało bramek, ale niestety mieliśmy niemoc strzelecką i tu był nasz główny mankament. I założenia na tą rundę są takie, aby grać jak najlepiej. I oczywiście jest to druga drużyna, także już teraz na przygotowania wysłałem 2 osoby do pierwszej. Także taki jest cel klubu i założenia. W najbliższy weekend pierwsza drużyna Zewki zmierzy się z Ostrowią 1909 Ostrów Wielkopolski, a rezerwy podejmować będą juniorów Wiktorii Ostrzeszów.